Dzień dobry. Magda tutaj, analityka od samego rana. Prosiła was. Ścisły umysł, wiecie o co chodzi. Idealnie od poniedziałku do piątku oglądacie to najczęściej o godzinie 18. W sobotę sobie to rozkładacie równo po cały dzień, więc wszystko jedno. I w niedzielę jesteście skłonni zobaczyć przed 18 albo dużo później niż 18. Wstajemy. Dobrze. Dawaj, bo ta noga tam nie pozwala mi za dużo zrobić. Jakiego kopa kot dostał, wszystko na kamerze. Już dzwonię do tych. Do RSPCA, kurde. To był ten kot? I opa, jadą. To był ten kot? Nie, nie lubię. To był drugi chyba kot. Magda w ogóle wpadła na genialny pomysł, aby nagrać sketch, w którym zamieniamy się rolami. Ona jest niemym operatorem kamery, w teorii mną, i nic się nie odzywa. I robi ze mnie błazna, gdzie ja się przebieram za kobietę w ciąży, wkładając sobie zresztą możecie zobaczyć sami. Magda, będzie coś na kolację? Wszystko w porządku? Tak. Na pewno? Tak. Coś się stało? Tak, i to było bardzo, bardzo śmieszne. A ja jak to oglądałem, to trochę umierałem w środku, bo tak na siłę musiałem wymyślać, co mnie śmieszy, kiedy Magda jest w ciąży. No. Dryg youtuberski do robienia z siebie debila w internecie. Czekaj, weź, cicho. Nie mogę tego dźwięku znieść. Okropne to jest. Dlaczego ty to robisz? Czy ty masz naprawdę takie twarde te pięty? No masz. Idę umyć jak co 2 tygodnie klatkę schodową. Więc... Bear with me. With. Yeah? Bear with me. Yeah? Chyba git. Bo tutaj tak chyba za dużo zrobiłem, ale... I hope you know. Na 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 na. O, widzicie, to jest tak? I teraz zaraz... Hits. I brum, brum, brum. Hello, it's Big Mommy. Jesteśmy 10 minut. Jesteśmy 10 minut od domu, czyli przed nami jeszcze 20 minut do szpitala. Nie. 7 minut. 7 minut. 27 było. Tak. No. Jedzie się średnio pół godziny do tego szpitala, także sprawdzamy trasę. Już wiemy, że najlepiej nie rodzić o godzinie 13. Wypadałoby, no. Albo z samego rana, albo w nocy. W nocy, proszę. No. No i taka niewyspana mam być. I w ogóle to jest ciekawe z rodzeniem, bo myślisz sobie o tym jako jakimś czymś, co będzie trwać wieczność i tak się przygotowujesz do tego porodu i bólu i tak dalej. Mhm. A to może trwać czasem 20 minut. Widzieliśmy TikToka, że typiara przyjechała do szpitala. 9 minut później już miała dziecko na lekach, miała takie what the fuck. Możesz nie mówić tak brzydko? Ale ona tak powiedziała, to był cytat. Ale YouTube nie zna cytatów. No to wytnij. Że nawet nie musisz pikać, tylko wycinasz zawsze ten dźwięk. No tak. No ja uważam, że pikanie jest niepotrzebne, bo to jest wkurzające. Po co ja mam usłyszeć ten dźwięk? To prawda. No, testujemy porodówkę. W sensie nie testujemy porodówki, a testujemy trasę wielki na porodówkę. Wielki test porodówek! Postanowiłam rodzić w każdej porodówce w Polsce. Specjalnie dla was, żeby dowiedzieć się, gdzie jest najlepiej. Czy strona gdzie rodzić info kłamie? Jaka zabawna się zrobiła, nie? Cholera. Dojechaliśmy. To jest to porodówka, wielka porodówa. Znaczy nie, to pewnie nie jest tylko porodówka, bo to jest cały szpital. Nie, szpital zwykły. Ale ładnie jest z zewnątrz, w sensie no taki... No nie wygląda jak coś, co... Możemy, wiesz co?
dla testu pojechać do Rybnickiego Szpitala i zobaczyć, jak wygląda z zewnątrz. Rybnicki Szpital z zewnątrz wygląda przyzwoicie. W środku tu... jest bajora. Kościół. Ten jest brzydki akurat. Kochanie, powiedz mi, proszę, od kiedy jesteśmy razem? Od września 2017 roku. Dzień. 21? 13? Jak któraś kobieta w internecie mi powie, że to my faceci nie znamy. Ale ja mam ciążowy mózg! Jechać, cholera. No i dlatego pokarało cię. No i dobra, ja, że my nie znamy dat, to dostaniecie wszystkie opierdziel ode mnie osobiście. Każda po kolei. No jak, od kiedy? 13 września. Poprawiłam na 13. No, poprawiłaś. Kurde, poprawię. A ci poprawię. Ciążowy mózg. No. Ja nie wiem, ale to dlatego, że w pewnym momencie doszło do jakichś takich absurdów. On zrobi coś głupiego. Miał w planach to. Jeszcze raz? Mówię, że ta by była spoko, gdyby nie była niebieska. Okej. Okay. Generalnie chyba nie znajdziemy tutaj tapety. Tapety nie. Do pokoju nie. Zważywszy na to, że są albo super białe tła, których my nie chcemy. No, albo są super albo... ciemne w niebieskim, albo no, czarne. Na przykład są takie ciemne, więc tego też byśmy nie chcieli. No nie, tutaj nie ma co. To jest całkiem okej, okay, tak, ale... Tak, ale z kolei wydaje za ciemne. No, ale najgorsze czarne. Jest to, że po prostu pattern by się powtarzał, więc... Tak, to jest też głupie, żeby było małpa, 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 małpa. No, a z drugiej strony małpa. Pomyślałam, bo ja miałam wizję kupienia takiej tapety... fototapety? Tak. No ale to kosztuje 300-400 zł, czasem więcej, no, a to jest mieszkanie, które nie zostanie z nami, to nie będzie całe życie w jej pokoiku. True. Więc pomyślałam, żeby to była raczej... Myślałam, żeby to była raczej tapeta taka jednolita i wcale nie musi być dzieciakowa, nie? Bo taka w kwiaty byłaby spoko. No tak. Tylko chciałabym, żeby na przykład było jak to, albo jak to, okay. Tylko żeby to było wpadało w jakieś pomarańcze, żółci, w sensie te elementy. Nie? No dobra, to nie marnujemy czasu, możemy iść dalej. Co dywan. Tu jeszcze dywan chcesz zobaczyć? Kupowanie dywanu, który jest tak jasny, w pokoju dla dziecka, które zwymiotuje, za przeproszeniem się obejsra i inne no, takie no, nie rzeczy. Nie będzie srało na podłogę. Jest